Karłowice, godziny wczesnowieczorne, Aleja Boja Żeleńskiego, przed domem odnowionym, wyremontowanym, rozkwitły krzewy bzu, zapach, jak się idzie wokół tego bzu, oszałamiający. Niestety nie mogę przekazać zapachu, który czuję. Sąsiedni dom, typowa architektura na Karłowicach, dom przedwojenny. Forsycje już zaczynają powoli zmieniać kolor z żółtych na zielone. Kolejny dom również sprzed wojny, odnowiony z wymienionym dachem. Idę w kierunku ulicy Berenta. Na płotach banery z kandydatami do samorządów. Sejmik wojewódzki. Domy szerokowe zmieniają właścicieli i podlegają powolnej przemianie zaniedbanych. Do wyremontowanych. Skrzyżowanie Boja i Berenta. W oddali wieża ciśnień. Naprzeciwko szkoła. Szkoła podstawowa, w której jutro będą się wybory samorządowe. W okolicy szkoły, jak widać, obwieszone banerami. Plakatami, barierki oddzielające chodnik przed szkołą od ulicy, obwieszone banerami. I kolejny fragment płotu wykorzystany do wywieszenia banerów kandydatów. Bo dalej widać wyjazd z Karłowic, zielone światło dla wyjeżdżających, prędkość różna. Godziny przedpołudniowe między 19 a 26 kwietnia 2024.